I zmieniamy temat. Bez wynegocjowania dwustronnych zasad współpracy z Ukrainą Polska nie zniesie embarga na produkty rolne ze wschodniej granicy, przekazał minister rolnictwa. Komisja Europejska wciąż odkłada decyzję w sprawie liberalizacji handlu z Ukrainą. Polska według zapowiedzi ministra rolnictwa będzie prowadziła z Ukrainą rozmowy dwustronne. To w nich ma rozstrzygnąć się, co dalej z embargiem, jakie wciąż obowiązuje i obejmuje pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik. Dopóki nie wynegocjujemy dwustronnych zasad, jeśli chodzi o przepływ towarów, to nie będzie zniesione embargo. Minister Czesław Siekierski mówi, że skalę przepływu towarów z Ukrainy można oprzeć na modelu, jaki podjęła Rumunia. Kijów wydaje licencję na eksport towarów, Bukareszt realizuje kontrolę i sprawdza skalę napływu produktów rolnych. Negocjacje mają nie być łatwe. Polska na forum unijnym naciska też, by dokonać zmian w mechanizmie tymczasowej liberalizacji handlu z Ukrainą. Komisja Europejska odkłada ogłoszenie swojej propozycji w tej sprawie. Warszawa oczekuje, że w rozporządzeniu znajdą się narzędzia ochronne. Żeby w sytuacjach szczególnie trudnych, żeby mogła być reakcja jednego kraju, która by ograniczała czy wręcz zamykała napływ towarów danego produktu, który narusza rynek. Na naszej antenie były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski ostrzegał, że nieograniczony import produktów rolnych z Ukrainy wciąż stanowi ogromne zagrożenie dla Polski i dotyczy większej grupy towarów, m.in. cukru, jaj, drobiu, a także owoców miękkich. Poseł PiS-u tłumaczy, że duży wpływ na postawę Komisji Europejskiej mają międzynarodowe korporacje, które nie liczą się z sytuacją rolników, a chcą mieć dostęp do ukraińskiego zboża, nie płacąc w kraju żadnych podatków. To jest uleganie lobby, wielkiemu lobby międzynarodowemu, które, śmiem to powiedzieć, otwarcie pasożytuje na rolnictwie ukraińskim. Polityk PiS-u uznał, że minister Czesław Siekierski rozumie zagrożenie, z jakim mamy do czynienia, ale jest osamotniony. Jan Krzysztof Ardanowski zwraca uwagę, że potrzeba też zaangażowania premiera. To jest test i na dobre intencje, na obronę polskiej racji stanu, polskiego rolnictwa. Decyzję Komisji Europejskiej w sprawie liberalizacji handlu z Ukrainą mamy poznać w przyszłym tygodniu.